Niestety, potwierdzono nowe ognisko koronawirusa w kraju. Koronawirus zaatakował mieszkańców domu opieki seniorów. Koronawirus w Polsce. Niestety, pojawiła się wiadomość o wybuchu kolejnego, dużego ogniska COVID-19. Jak przekazał Urząd Wojewódzki, zakażenia zostały potwierdzone w domu opieki seniorów. Przykre informacje potwierdzają zakażenie wśród personelu oraz pensjonariuszy. Ognisko koronawirusa w Poznaniu. Nowe, duże ognisko koronawirusa pojawiło się w Poznaniu. Jak przekazał Wielkopolski Urząd Wojewódzki, 34 pensjonariuszy i pracowników prywatnego domu opieki nad seniorami przy ul. Lechickiej w Poznaniu zostało zakażonych koronawirusem. -34 pensjonariuszy i pracowników prywatnego domu opieki nad seniorami przy ul. Lechickiej w Poznaniu zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2. 27 osób objęto kwarantanną, przekazał Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Co więcej, Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dodał, że zakażonych zostało 25 podopiecznych oraz 9 pracowników. Zgodnie z oficjalnymi informacjami nie ma żadnych problemów z opieką nad pensjonariuszami. WUF w sobotę poinformował, że w całym województwie odnotowano 167 nowych zakażeń i 2 śmierci pacjentów z poznańskich szpitali, oraz 4 pacjentów z lecznicy w Krotoszynie.